Cześć. Dzisiaj w temacie, dlaczego warto nie iść na studia. Zastanawiacie się pewnie, czemu akurat taki temat. Nie chodzi o to, czy warto iść na studia, czy nie warto iść, albo że żebym zniechęcał was do tego, żeby nie iść na studia. Chodzi o to, że można po prostu różne alternatywy w życiu rozważyć. Można iść, można nie iść. Natomiast chciałem po prostu przedstawić argumenty, dlaczego akurat warto nie iść na studia, przynajmniej na te studia dzienne, ponieważ tutaj też trzeba to wyraźnie rozdzielić. No, tak więc dlaczego warto nie iść na studia? No, można na przykład poświęcić się realizacji zainteresowań. Studia, wiadomo, ograniczają w jakimś stopniu, ukierunkowują. Natomiast tutaj można robić faktycznie to, co się chce. Niekoniecznie trzeba znaleźć taki kierunek, jaki by się chciało, albo nawet jak się znajdzie ten kierunek, to i tak będą uczyli was zupełnie czegoś innego niż byście oczekiwali. Natomiast jak nie pójdziecie na studia, będziecie mieli czas na to, żeby samemu zrobić tak, jak uważacie. Kolejnym argumentem jest to, że no jakby nie było, studia trwają 5 lat, więc trochę czasu to jest. W zasadzie 1/8 waszego życia średnio. Możecie w tym czasie pojechać za granicę na przykład. To jeden z przykładów oczywiście. Jedno z rozwiązań. Natomiast jak pojedziecie za granicę, powiedzmy na 5 lat, macie już wypracowaną zagraniczną emeryturę jakąś, bo to jest też minimum chyba. Więc już zawsze jesteście troszkę zabezpieczeni. Nauczycie się języka. Ogólnie jest tak, że w Polsce, żeby dobre pieniądze zarabiać, no to jednak ten język trzeba znać. Tutaj różnice między osobami znającymi język, szczególnie angielski, a nieznającymi, w zarobkach są nawet do 50% różnice na tym samym stanowisku. Co jeszcze? To można wcześniej zacząć pracować. Po szkole średniej od razu iść do pracy. Więc w wieku, w którym się dopiero kończyło studia bez żadnego doświadczenia, to już się ma 5 lat doświadczenia, już jest się obeznanym w tym, co się robi. Dowiedziało się to, już wszystko się wie od strony praktycznej, więc jest się już trochę wyżej, jest szansa też na wyższe stanowisko po tych 5 latach, zwłaszcza w zawodach takich, gdzie te studia nie są wymagane. No, prosty przykład, w McDonaldzie też trzeba na przykład popracować, żeby potem stać się kierownikiem i wyżej. Oczywiście to przykład bardzo banalny, ale jest wiele firm, które bardziej cenią doświadczenie niż papier. Co więcej, kolejny przykład, no to własne pieniądze, własna niezależność. Nie idziecie na studia, idziecie do pracy, macie kasę, możecie się wyprowadzić od rodziców, nie musicie, ale zawsze to już są jakieś te pieniądze, które się samemu zarabia i można sobie robić z nimi co się chce. Nie ma poczucia, że się ciągnie od rodziców do ich kasę, tylko po to, żeby sobie pobalować przez 5 lat. Bo niektórzy tak też do studiów podchodzą. Na studiach uczą też teorii. No niestety, no uczą teorii. Jeżeli ktoś idzie na studia i liczy, że po studiach wyjdzie i będzie wszystko wiedział, co trzeba, żeby pracować, no to się myli. Jeżeli już miałoby się iść na studia, no to trzeba by też jakieś sobie samemu praktyki pozałatwiać, doszkolić się, doczytać jeszcze więcej książek. Wiadomo, to jest trochę mniej czasu, jak się studiuje dziennie. Zwłaszcza, że też się wykorzystuje też czas wolny na inne ciekawe rzeczy. Tak więc nie idąc na studia, można więcej czasu poświęcić na to, żeby się nauczyć tego, co się chce, a nie tego, co tam każą. Można też zamiast iść na studia, rozkręcić własny biznes. Zanim pojawi... No, kończąc studia już się ma jakiś tam wiek. Nie? Zanim ten wiek nastąpi, to zamiast tego rozkręcić własny biznes, po 5 latach już firma będzie dobrze prosperowała. No nie oszukujmy się, żadna firma nie jest taka, że założysz i miesiąc czasu już są kokosy z tego. Nie? Zawsze trzeba
to wypracować co najmniej ze 2 lata, popracować nad firmą, poświęcać bardzo dużo czasu, nie tylko 8 godzin i do domu, czy jak ktoś liczy może na 6 czy 4 godziny, że mu wystarczy. Nie ma tak. Żeby założyć firmę, to trzeba faktycznie nawet po 10-12 godzin dziennie pracować, żeby tą firmę dobrze rozkręcić. Ja jeszcze się w domu wieczorem coś myśli, że może jeszcze coś można by było zrobić lepiej. Tak więc to czas młodzieńczy, czas, w którym byście byli normalnie studentem, jest idealnym czasem na to, żeby poświęcić dużo czasu na to, żeby rozkręcić biznes, a potem jak już firma będzie rozkręcona, no to można czerpać z tego korzyści, można zakładać rodziny, dzieci i tym podobne. No bo uwierzcie mi, przy dzieciach trochę trudno jest prowadzić biznesy, szczególnie dopiero zaczynając. Idąc na studia, no to nie liczcie na to, że skończycie studia i będzie od razu jakoś super, praca się rzucała sama pod nogi. Jak ktoś nie ma ambicji i pracuje w byle jakiej pracy i myśli, że jakby skończył studia, to by pracował w dużo lepszej pracy, to się myli. Może skończyć dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym zawodzie. Tak więc to nie ma reguły, że studia wyuczą i już będzie wszystko super, nie? Że już będą pieniążki i ekstra. Zawsze trzeba się starać, szczególnie nawet w rozmowie o pracę. Trzeba trochę wysiłku, żeby się przebić przez stosy CV. Jak masz być sprzątaczką przed studiami czy po studiach, to tak samo będziesz zarabiać i nie ma tutaj żadnego znaczenia. Natomiast no, będąc na studiach trzeba robić coś więcej niż tylko program przewiduje. No, co więcej. Niektórzy pomyślą tak. Kiedyś się szło na studia, bo zaświadczenie do WKU było potrzebne, tak? Bo kto nie szedł na studia, to musiał iść do wojska. Teraz też już tak nie ma, już teraz jest wolny wybór, więc tym bardziej argument tutaj chodzenia na studia tylko po to, żeby nie iść do wojska, odpada. Nie studiując też możesz znaleźć dobrze płatną pracę, potrzebują specjalistów w różnych dziedzinach i naprawdę nie trzeba mieć tutaj wiedzy uczelnianej, żeby w tym brać udział. Trzeba po prostu dobrze pracować, dobrze wykonywać swoje obowiązki. No, co więcej, nie studiując masz też dużo więcej czasu na zdobywanie potrzebnej wiedzy. To ten sam czas możesz poświęcić na czytanie książek, zdobywanie informacji z internetu. Dla przykładu możesz na przykład wziąć, dowiedzieć się wszystkiego o giełdzie, nie? Siedząc nad książkami, nad internetem, nad próbując samemu, robiąc wiele analiz, no bo tylko doświadczeniem się uczysz, robiąc dużo powtarzalnych rzeczy nawet, zdobywasz takie doświadczenie, że nawet byś był w stanie zostać maklerem giełdowym, powiedzmy. No i też zarabiać kokosy, tak? Więc widać, że nie tylko studia dają pracę, z której można mieć dobre pieniądze. To oczywiście jeden z przykładów. Pracując też w biurze wielokrotnie słyszałem, że na produkcji zarabiają czasem więcej niż my, nawet nie czasem, często, szczególnie tam spawacze na przykład, zarabiali dużo lepsze pieniądze niż my. Oni spawali konstrukcję według dokumentacji, którą my musieliśmy wymyślać, tak? Tak więc jednak ta praca umysłowa była wymagająca, a widać, że praca fizyczna lepiej była płatna, bardziej doceniana. Tak więc też nie ma reguły, że tylko właśnie umysłowa praca jest dobrze płatna. Kolejna rzecz, no to po studiach niektóre zawody wymagają praktyki dodatkowej. Nie ma tak, że skończysz studia i już na przykład doktor, adwokat, geodeta i jeszcze inne zawody. To trzeba najpierw sobie załatwić praktykę i dopiero jak wypracujesz kolejne lata na praktyce, a czas leci, a dopiero możesz otworzyć własną firmę, czy gdziekolwiek pracować, żeby sensownie zarabiać. A tym bardziej, że w tej chwili jest problem, no bo dużo osób po prostu nie chce brać na praktyki, no bo się tworzy konkurencja. A po co ma sobie szkolić konkurenta w dziedzinie? Im mniej na przykład adwokatów, tym lepsza kasa do wyciągnięcia. Więc też nie jest potem tym bardziej łatwo. Zwłaszcza, że większość właśnie jakichś firm to są rodzinne spółki i też jak już mają kogoś szkolić, no to kolejne pokolenia
więc też ciężko się jest przebić, naprawdę trzeba mieć dobre znajomości. No i ostatnia sprawa to, powiedzmy, będąc budowlańcem, też nie jest, którym możesz być po technikum, też nie jest powiedziane, że do końca życia będziesz nosił cegły, bo też można pomyśleć, no tak, ale będę tego, będę... nie mam studiów, nie, no to dopóki mam siły, no to robię fizycznie, ale potem już wiadomo, człowiek się męczy tym i też by chciał trochę odpocząć, trochę by zmienić sposób pracy. Też nie jest powiedziane, że budowlaniec to musi nosić cegły. Będąc budowlańcem możesz zdobywać sobie kolejne certyfikaty, masz na to pieniądze, no bo zarabiasz. Kwestia tylko, żeby rozsądnie właśnie inwestować w siebie i doszkalać się, robić certyfikaty i w jakimś czasie możesz na przykład zostać inspektorem budowlanym, nie mówiąc już tam o wcześniejszych szczeblach. I taki inspektor zarabia naprawdę świetne pieniądze i chodzi tylko w zasadzie sprawdza to, co zrobili inni, zatwierdza, odpowiadając oczywiście własnym doświadczeniem, własną osobą za to, co zatwierdził. Więc tutaj też jest jeszcze jedna ta furtka. No i jeszcze oczywiście oprócz studiów dziennych jest alternatywa na przykład studiów zaocznych, gdzie fakt, że program jest bardzo okrojony, tak, ale w Polsce akurat liczy się bardziej papier. No, jest jeszcze sprawa studiów zaocznych, tak? Można zamiast na studia dzienne pójść na studia zaoczne. Pracuje się, idzie się do szkoły tylko co drugi weekend, powiedzmy, czy co trzeci, zależy jakie studia. Program jest mniej rozwinięty, bardziej okrojony. Też podejście nauczycieli jest trochę inne, no bo to jednak ludzie płacą za to i wtedy kryteria są trochę niższe. No może tak nie powinno być, ale niestety z doświadczenia wiem, że tak się zdarza. Natomiast też masz czas na to, żeby właśnie pracować i to już w swoim zawodzie, już pracować, a nie powiedzmy jako kelner czy ktoś studiując budownictwo, nie? Więc możesz pracować w swoim zawodzie, masz już wtedy doświadczenie do CV po tych studiach, masz papier i też nauczyciele cię nakierowują, co powinieneś znaleźć w literaturze, tak więc możesz sobie doczytać jeszcze, co powinieneś wiedzieć i co jest przydatne i łatwiej ci jest odnaleźć to, co jest przydatne, ponieważ wiesz, czego szukać, nie? I masz oczywiście pieniądze na te studia, bo sobie zarabiasz w tygodniu, a tylko w weekend wyskakujesz na studia. Tak więc, no podsumowując, jeżeli nie liczą się tylko imprezki ze znajomymi, to i spędzone 5 lat w ławce, no to warto rozważyć alternatywę, nie pójścia na studiów. Dzięki, do następnego. Jeżeli wam się podobało, a skoro obejrzeliście do końca, to chyba tak, no to poproszę łapkę w górę i subskrypcję, żeby się dowiedzieć, co w przyszłości. Na razie.